Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To omówienie aktualizacji Halloweenowej, ponieważ wreszcie pojawiły się informacje, jak dokładnie ta aktualizacja będzie działać. Wczoraj wieczorem, tak naprawdę, no, nagrywałem ten film około 14, wrzuciłem go tam jakoś o 16. W każdym bądź razie, później około 18, pojawiła się informacja, że będzie w końcu ten 4 razy event, o którym wspominałem w filmie, że tam może być, zazwyczaj był. No, i okazało się, że jest, i pojawiła się też informacja, mniej więcej jaka aktualizacja wejdzie, czyli co zostanie dodane, ale ewentualne takie powiedzmy szczegóły będą dopiero dzisiaj. No, już są, więc stwierdziłem, że po prostu się wstrzymam z tym informacją do dzisiejszego dnia. No, i wtedy Wam tutaj dokładnie wszystko, jak już to będzie opisane. No, to wtedy też opowiem, jak to w ogóle działa. No, i tak tutaj mamy napisane, że od piątku 30 października, czyli tak naprawdę od jutra po raz pierwszy w historii Shakes and Fidget będziesz tymczasowe wydarzenie specjalne z legendarnymi dungeon, czyli takimi legendarnymi przedmiotami, które będzie można z nowego, tak jakby lochu, ale nie takiego normalnego lochu, będzie można je po prostu sobie pozyskać. Dzięki zupełnie nowej mechanice gry będziesz mieć 10 dni na polowanie na legendarne przedmioty, które są nawet lepsze niż epiki, których wcześniej nie było. To wydarzenie będzie jedyną okazją do znalezienia tych poszukiwanych przedmiotów. Pozycja obowiązkowa dla prawdziwych kolekcjonerów, wydarzenie jest opowiadane przez mistrza podziemi. Już jutro śledź szczegółowe informacje o Lochach na lokalnym forum. Ponadto uruchomimy 44 Międzynarodowy Świat. No to tutaj mamy, że tam W44, 30 października o 16. To już wam mówiłem we wczorajszym filmie z Łowcy. I jeszcze tutaj mamy, że będą po prostu wszystkie eventy oraz promocje na grzyby, także właśnie od piątku czyli od jutra do niedzieli ta informacja wleciała wczoraj jak widzicie godzina 17.40 tak więc no już po tym filmie wy mi tam pisaliście później wieczorem komentarze że tam już jest informacja że faktycznie będzie ten event i tak dalej i tak dalej no ja po prostu o tym jeszcze nie wiedziałem nagrywając ten odcinek nie? więc więc jakby dowiedziałem się też później już oficjalnie powiedzmy no i tak i dzisiaj o godzinie 15.56 została dodany taki został dodany wątek gdzie dokładnie opisują jak to w ogóle wygląda w sensie o co tam w ogóle chodzi w tym, w tym lochu i jak to dokładnie działa. Ok, no i przechodzimy sobie na drugą kartę i teraz mamy, jak widzicie, dokładnie opisane mniej więcej jak to będzie działać pojawiło się to tak jak mówię dzisiaj Są tutaj informacje, są takie pewnie najczęściej zadawane pytania przez generalnie graczy i, i generalnie mechaniki jak to będzie działać, są tutaj wyjaśnione właśnie No i tak, mamy legendarny dungeon, i tak, informacje, od 30 października do 8 listopada, czyli tak jak było przez 10 dni możesz wejść do legendarnego Lochu, klikając portal wydarzeń w prawym dolnym rogu, jest to już w ogóle wprowadzone. Jest zaktualizowana aplikacja na Steamie. Podejrzewam, że na telefonie też i podejrzewam, że. No i na przeglądarce, no to wiadomo, że wystarczy tam odświeżyć, wyczyścić ewentualnie ciasteczka i także Wam się to pojawi. Wymagany jest 50 poziom postaci, więc no jakby. Na nowym serwerze, czyli w 44 który wyjdzie jutro, ten. Niektórzy pewnie, osoby, które grają po prostu free-to-play, i tak dalej, mogą raczej tego 50. levela nie dobić ten trzeci dzień. Tak, chociaż nie, no, może później, w sumie później, dobiją, ale już będą mieli o wiele mniej czasu, nie? Żeby, żeby jakby ten loch powiedzmy ukończyć i sobie te itemki zdobyć. Ponieważ eksploracja lochów jest niebezpieczna i wymaga całej Twojej uwagi, nie możesz jednocześnie wykonywać zadań ani zarabiać pieniędzy jako strażnik miejski. Czyli tutaj już widzimy, że na przykład nie możemy robić warty i jednocześnie wchodzić do tego lochu, więc to akurat ciekawe. No i tak, mamy sterowanie. Chcesz iść w lewo czy w prawo? Walcz z potworem czy uciekaj? Otworzyć skrzynię czy ją zignorować? Wybór należy do Ciebie. W przeglądarce i wersji Steam kontrolujesz swojego bohatera, klikając ikony interakcji lub klawisze strzałek. Wersje na Androida i iOS używają gestów machnięcia w trybie pionowym, czyli po prostu, jak sami widzicie, mamy tutaj wybór. Mamy takie Dwie, jakby po prostu drzwi po lewej stronie, drzwi po prawej stronie, no i, no i możemy sobie wybrać, co byśmy chcieli zrobić. Tu jeszcze w ogóle teraz Wam się powinny pojawić zdjęcia. Mam nadzieję, że nie zapomnę, jak w ogóle wygląda przeciwnik w Lochu, bo już też takie się pojawiały. No i jak wygląda generalnie walka z nim, nie? Coś, coś w tym stylu. Jakie są moje nagrody? W Lochach czeka na ciebie wiele skarbów, ale także potwory i pułapki czają się w ciemnych zakamarkach. Za kompletny bieg, czyli 200 pokoi musimy ukończyć, otrzymasz jeden epicki przedmiot za każdego z trzech bossów i losowy, legendarny przedmiot za pokonanie ostatniego bossa. Yy, czyli oprócz tego, że otrzymujemy yy, z trzech bossów, możemy otrzymać po, po jednym epiku, czyli trzy epiki, takie zwykłe, nazwijmy to jak z normalnych lochów, yy, no to jeszcze mamy ten nowy, legendarny właśnie za pokonanie tego, yy, tego ostatniego bossa. Yy, ponadto znajdziesz inne, normalne epickie przedmioty oraz złoto, czyli po prostu... Yy, Aha, czyli możemy znaleźć jeszcze inne normalne przedmioty złoto, no ale nic nie piszą o expie, podejrzewam, że expa po prostu nie będzie. Co więcej, każdy pokonany potwór puszcza klucz, którego możesz użyć do odblokowania, drzwi w legend do odblokowania drzwi w legendarnym lochu. Ponieważ skrzynie ze skarbami są już otwarte, potrzebujesz tylko kluczy do drzwi. Po pokonaniu ostatniego bossa, twoje pozostałe klucze pozostaną w starym lochu i zaczniesz nowy bieg z... po prostu bez kluczy, ponieważ stare nie pasują do nowych drzwi. To jest w ogóle, to jest przetłumaczone z angielskiego, więc to może nie być, wiecie, takie idealne, standardowo ponieważ stare nie pasują do nowych drzwi, dokładnie, więc po prostu te klucze, które tutaj są, jak sami widzicie jak właśnie wam przeczytałem możemy je wydawać na to, aby odblokowywać kolejne drzwi, otwierać je po prostu no i nie dropimy je z żadnych misji i tak dalej, tylko po prostu dropimy je w tym samym lochu, więc to jest tak jakby samo się to po prostu napędza co to jest legenda? legendarne przedmioty to najlepsze przedmioty jakie kiedykolwiek widziałeś, są lepsze niż epopeje, czyli nazwijmy to te zwykłe itemki epickie, ponieważ Zawsze mają gniazdo z wyjątkiem tarcz wojownika, no to wiadomo, i runę z premią do punktów życia, czyli już nie trzeba będzie szukać odpowiedniej runy, bo jakby ta runa od razu będzie dobra. Wszystkie oprócz broni, no to też wiadomo. Legendarne przedmioty można znaleźć tylko przez 10 dni, wydarzenia. Aby zebrać cały zestaw, potrzeba kilku udanych przejazdów, gdyż nie dostaniesz naklejek legendary. Z notatnika za pokonanie gracza z takimi przedmiotami na arenie. Tak, te, takie przedmioty są bardzo rzadkie, czyli już wiemy, że jak ktoś się ubierze w taki cały set, no to nie możemy go po prostu pokonać i dostać te przy tej temki, bo je mieć w swoim klaserze. No bo to by było załatwe. To by nie trzeba po prostu przechodzić tego lochu, tylko poczekać, aż ktoś go przejdzie i wtedy sobie je wziąć. Więc po prostu. Jak sami widzicie, y, możemy je zdobyć tylko i wyłącznie y, przechodząc ten log, nie? Tak więc to jest y, jakby takie utrudnienie. I powiem tak, no zaraz tutaj w ogóle do tego przejdziemy. To może zaraz. Y, jak działają walki? System walki różni się od reszty gry. Y, walki pierwszoosobowe są bezpośrednio zintegrowane ze światem gry. Y, dodatkowo każda walka została skrócona. Normalny wróg, wróg 3 tury, y, boss 7 tur, aby gra przebiegała szybciej. Y, innym wyjątkiem jest to, że Twoje punkty życia nie odnawiają się po walce. Przedzierasz się przez lochę, ale aż nie masz już punktów życia. Co zakończy Twój bieg? Możesz próbować uciekać przed zwykłymi wrogami na korytarzach. 50% szansy na sukces. Ale walka z bosem jest nieunikniona. Trudność lochu zmienia się wraz z postacią, podobnie jak Twój łub. Na przykład picie mikstur tylko dla lochów nie jest tego warte, ale nie jest też wadą runa poprawiona jakość przedmiotu jest wyjątkowa, ponieważ dzięki niej można zdobyć lepsze przedmioty. Czyli tak, no generalnie chodzi o to, że przeciwnicy w tych lochach skalują się do poziomu, więc po prostu no 50 level będzie miało wiele słabszych przeciwników, aniżeli 400 załóżmy. No i też jak sami widzicie, ulepszoną jakość przedmiotu wartą. Mieć założoną, no bo wtedy te epiki wylecą wam po prostu mocniejsze, z lepszymi statystykami. To tam wiadomo pewnie się będzie różniło nieznacznie, tak jak to ma miejsce gdy się tam przebieramy i na epickim weekendzie. No ale generalnie widzicie, że że y, warto jest mieć to ubrane, no to w sumie logiczne, bo jak mamy tu ubrane i wyleci nam coś z normalnego Lochu, to też ta, y, te statystyki są po prostu większe w danym itemku, więc y, to logiczne po prostu. Y, co z notatnikiem? Notatnik to po prostu klaser. Legendarne przedmioty są dodawane do Twojego notatnika w dodatkowej kategorii tylko wtedy, gdy znajdziesz je w Lochu lub zdobędziesz je za poświęcenie y, legendarnego przedmiotu w toalecie ok, czyli można coś tam spuścić i po prostu może ci wylecieć coś innego, ale to, no to zaraz do tego też przejdę. Pokonywanie innych graczy, którzy mają na wyposażeniu legendarne przedmioty nie działa, ale nie martw się, legendarne przedmioty nie wliczają się do procentu ukończenia albumu. No właśnie, no bo jeżeli ktoś zacznie na przykład później no bądź też no po prostu później na byle jakim serwerze na to wychodzi no to nie może sobie pokonać kogoś i tych itemków zdobyć, więc jakby się to wliczało do klasera no to z automatu nie może mieć tam w przyszłości 100% klasera tylko mniej, chyba że kiedyś jeszcze taki event włączą, w sensie z tym samym lochem i tymi samymi przedmiotami co myślę, że coś takiego się wydarzy, bo jednak no, pójdą po prostu, będą mieli łatwiej, nie? że włączą coś takiego, co już mają jakby wgrane i opracowane, niż robić coś znowu od zera. Więc podejrzewam, że to za jakiś rok, za dwa i tak dalej włączą, no ale na ten moment musimy traktować to w taki sposób, jakby to było tylko przez te 10 dni i tyle. Więc dlatego fajnie, że to się po prostu mamy to w tym klaserze, możemy sobie zmieniać wygląd itemków i tak dalej, i tak dalej, ale nie wlicza się do do procentu, więc to jest jak najbardziej na plus. Co się stanie, jeśli wrzucę legendarny legendarnego, Czyli po prostu ten, ten wyjątkowy epik do toalety. Legendarny przedmiot dodaje 50 punktów many, tak jak epicki przedmiot. Poświęcenie legendarnej broni, wszystkie klasy, ma 33% szans na otrzymanie tarczy wojownika. Co więcej, otrzymanie legendarnej broni z toalety odblokowuje również odpowiednią naklejkę z albumu. Czyli po prostu można, jakby nie dla swojej klasy i temki, też znaleźć w ten sposób. Nie trzeba tego, jakby, kończyć. Tylko, no to tak samo działa, zresztą jak mamy na przykład set, jesteśmy wojownikiem i wyleci nam coś z Tornada 500+, plus i wrzucimy do toalety, to nam może wylecieć coś dla maga, albo dla zwiadowcy i też nam doda się do klasera, tak jakby. No to wiadomo, że tak to działa. Czy moje eposy mogą wyglądać jak legendarne? Eposy, no chodzi o epiki, to jest takie tłumaczenie. Może zmienić wygląd legendarnych na epicki i odwrotnie u kowala, czyli to, o czym powiedziałem wcześniej. Zmiana wyglądu na legendarne działa dla wszystkich klas i przedmiotów, oprócz broni. Oczywiście jest to możliwe tylko tylko wtedy, gdy ten legendarny przedmiot jest już w albumie. No właśnie, więc, jeżeli będziemy sobie chcieli, np. za rogu, brać te, te legendarne przedmioty, i tak dalej, no to musimy mieć jednak je w albumie. Mimo że one nie dodają nam procentów, no to jeżeli chcemy tak naprawdę fajnie wyglądać i mieć to po prostu dla samej, dla samej satysfakcji, no to, no to jednak no trzeba próbować w tym lochu. Nie wiem jaki jest poziom trudności, to w ogóle ostatnie pytania, co z opłatą za wstęp? Możesz wejść do lochu za darmo co 24 godziny lub wydać grzyby, aby skrócić czas odnowienia. Minus 30 minut równa się 1 grzyb, czyli musimy wydać 48 grzybów, czyli prawie 50, aby wejść do tego lochu po raz kolejny. Po raz kolejny mieć szansę, żeby po prostu ten loch przejść. No i wydaje mi się, że loch raczej trudny nie powinien być jeżeli jest to no jest to ciężkie tak jest to ciężkie no wiadomo, że tam najwięksi grzybiarze powiedzmy to od razu będą chcieli wszystkie itemki zdobyć już dzisiaj po północy ale wydaje mi się, że po prostu no jeżeli on będzie ciężki na przykład nie wiem przez te 10 dni graczom free to play, którzy będą wchodzić raz dziennie jakby uda się zdobyć nie wiem 1, 2 itemki przez tak jak mówię 10 dni no to jednak myślę, że to będzie dosyć, dosyć spory strzał w kolano tutaj jak działają walki to w ogóle też zapomniałem dodać że to już widzieliście pewnie na tym screenie. Tam przedstawia bodajże tego kościotrupa, ja to tam dodam w montażu. No i ale wracając do tej opłaty za wstęp, no to tak jak mówię, no jeżeli będzie to trudne i jeżeli nie będzie, po prostu będzie ciężko dostać tej temki. No to wydaje mi się, że to będzie delikatny strzał w kolano. Kto będzie miał to przygrzybić, to i tak przygrzybić dla mnie. No, jeżeli będzie to, no na pewno nie będzie się tego spamować tak jak zwykłego lochu, nie? Ale, ale jednak, mimo wszystko, no 50 grzybów za kolejne wejście. Czyli już no, na przykład, jeżeli chcemy wydać sobie od razu po północy mamy jedną darmową próbę. Jest 12 itemków, no to załóżmy, że nawet żeby zdobyć te 12 itemków, no to musimy musimy wydać, no sami sobie możecie policzyć 12 razy 50, nie, za okrągleniu. Więc to już jest no ponad, ponad 500 grzybów 600 grzybów tak naprawdę, no po prostu. Więc no, więc to no naprawdę bardzo dużo. Także no zobaczymy jak to będzie działać. Wszystko się okaże. Wstrzymałem się z tym filmem, żeby po prostu mieć już to jakby czarno na bianie powiedzmy jak to wygląda i jak to będzie działać dokładnie. Dzisiaj po północy postaram się z Berserka. No bo wiadomo, że Berserk jednak do lochów no to jest taki dosyć mocny, więc już dzisiaj postaram się, mam nadzieję, że mi się to uda po północy nagrać właśnie z tego Berserka taki jakiś krótki filmik, żeby po prostu w ogóle przetestować jak, jak to działa i tak dalej i tak dalej. I wtedy zobaczymy po prostu zobaczycie też wy czy jest sens to nie wiem, grzyby robić, czy jako free to play ten raz dziennie to jest dużo czy to będzie mało, nie? No nie wiem, no mam nadzieję, że to będzie chociaż jakoś wypośrodkowane, powiedzmy, żeby i oni z tego mieli zarobek, no bo wiadomo, na tym, na tym to polega, że skoro się napracowali nad aktualizacją no to też jednak osoby, które wydadzą grzyby muszą, muszą jakby mieć jakieś profity i muszą być zachęceni do tego, żeby te grzyby wydawać a nie sobie poczekać po prostu 10 dni i codziennie bić darmówką no ale też mam nadzieję, że to nie będzie przesadzone, że trzeba będzie nie wiem, no 5 tysięcy grzybów wydawać i tak dalej i tak dalej zobaczymy, tak jak mówię, jeżeli nie dzisiaj no to na pewno jutro, ale mam nadzieję, że dzisiaj po północy taki filmik uda mi się nagrać, więc to by było na tyle, większych zmian z tego co widzę nie ma Generalnie, głównie to to jest, to jest właśnie, właśnie taki ty, tego typu aktualizacja. Nie ma tam jakichś poprawek, błędów z tego co widziałem i tak dalej. Jest tylko to, oprócz tego, tak jak mówiłem, jest to wydarzenie epickie. Zaraz tu sobie przełączę. Dokładnie, są te, w sensie wydarzenie epickie. 4 razy event, po prostu ten nowy serwer. No jak sami widzicie, no więcej nic tu nie ma napisane, więc więcej raczej się nie dzieje. Teraz jeszcze sobie przeskoczymy do, do gry i pokażę wam w grze jak to wygląda, bo to już jest w klaserze i tak dalej i tak dalej. Także jeszcze tam minutkę i będziemy kończyć tak naprawdę. Więc teraz sobie po prostu przechodzę do Shake'sa. Dobra, jesteśmy już na Szejksie, ja tu nagrywam ekran, a nie nagrywam gry, dlatego że nagrywałem wcześniej przeglądarkę, ale to wiadomo, no, nie ma to znaczenia, po prostu chcę Wam na szybko pokazać. Po pierwsze, wychodzimy sobie do miasta tutaj z naszej postaci, jak widzicie, mamy tutaj ten portal, gdzie to było tam, że jeszcze jest w trakcie budowy i tak dalej, było napisane i po prostu każdy się zastanawiał, co to jest, co to jest. Teraz, gdy tutaj klikamy, no to widzimy, że nam się pojawia czerwony napis zamknięty, więc po prostu dzisiaj po godzinie 12 będziemy mogli sobie do tego wejść poprzez kliknięcie tutaj, tutaj tego, jak sami widzicie obiektu nazwijmy to. Oprócz tego te itemki już są tak jak mówię w klaserze. Jak widzicie została dodana nowa zakładka, która się nazywa legendarny i po kliknięciu w tą zakładkę mamy tutaj 12 itemków. No już nie możemy dalej przesunąć. No bo tak jak mówiłem są 3 bronie, jest tarcza dla wojownika i jest 8 itemków. Każda klasa z tego co na to wygląda, że każda klasa ma ten wygląd właśnie tych poszczególnych itemków, czyli tam hełm, zbroja, rękawice buty, pasek, no i tutaj te z gabinetu magii, pierścionek, amulet i tak dalej, talizman. Wygląda na to, że wszystkie klasy mają takie same broń, każdej klasy się różni. No i wiadomo, że wojownik ma tarczę, co nam łącznie daje, wiadomo, 8 itemków tutaj. Tarcza to jest 9, no i 3 bronie, wychodzi nam 12. I dokładnie tyle samo jest tutaj właśnie w tym, w tym naszym w tym 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 klaserze po prostu więc tak to będzie wyglądać, zobaczymy jak to wyjdzie, tak jak mówię, no dzisiaj po północy postaram się na berserku coś podziałać jeżeli chodzi o ten nowy log, zobaczymy jak to będzie w ogóle nam szło, natomiast jeszcze na innych pewnie z każdej postaci w sumie ponagrywam i na każdej postaci coś tam popróbujemy i zobaczymy jak to będzie generalnie się prezentowało i jak na każdej, na każdej postaci, na każdej klasie postaci jaką gramy sobie tym poradzimy, dobra to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za, yy, za łapki w górę, które mam nadzieję, że zostawiliście, za subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby właśnie nie przegapić tego filmu, yy, który mam nadzieję po 12 wleci. W sensie nagram go po 12, tam może być koło pierwszej, drugiej, ale mam nadzieję, że będzie. No i po prostu zobaczymy sobie jak to wygląda. Także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, kciuka w górę, komentarz, co myślicie w ogóle o, o tego typu aktualizacji, bo wydaje mi się, że dosyć ciekawe, no ale zobaczymy jak to po prostu będzie działać. Na razie jest to sucha teoria, więc raz jeszcze dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.